nie ma państwa polskiego, więc te wszystkie organy państwa, te wszystkie instytucje są, zdaje się, czysto fasadowe. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, nie trzeba długo myśleć, żeby się domyślić, do czego to ma służyć, bo tytuł jest czytelny. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i do tej rady zaprasza się nie tylko Wojciecha Jaruzelskiego, ale także kilku innych ludzi, którzy byli związani na najwyższym szczeblu, byli funkcjonariuszami reżimu, który gwarantował utrzymanie sowieckiej dominacji w Polsce. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli mowa o wojskowych, no to ci wojskowi przysięgali sojusz z armią sowiecką. Taki człowiek jak Wojciech Jaruzelski, o tym może za mało się mówi i za słabo pamięta, to jest człowiek, który jako minister obrony narodowej pochylał się nad planami III wojny światowej, które przygotowywała Armia Czerwona, sztab moskiewski Układu Warszawskiego. Te plany kalkulowały, zakładały ni mniej, ni więcej zagładę atomową Polski w interesie obcego mocarstwa. Wojciech Jaruzelski te plany akceptował, Wojciech Jaruzelski te plany wdrażał jako minister obrony narodowej, a potem sekretarz, premier. Jak taki człowiek może się kojarzyć z bezpieczeństwem narodowym? No to jest sekret, to jest słodka tajemnica urzędującego prezydenta Komorowskiego i jego popleczników. Nie ma państwa polskiego. Z tego wynika, że nie ma państwa. Skoro są kpiny z bezpieczeństwa narodowego, tak? Skoro są żarty z urzędu prezydenckiego, bo to są żarty, to jest kpina, no to znaczy, że to jest coś innego, nie dokładnie to, co nam się podaje. Tak? Nie ma państwa polskiego. Jest wolna, swobodna gra sił na naszym terytorium, sił kilku różnych państw, co najmniej kilku, natomiast nie jest uczestnikiem chociażby tej gry, tak się niestety zdaje, jakiekolwiek państwo polskie. Ponieważ kontynuujmy wyliczankę, tak? Jest prezydent Komorowski, który spotyka się na prywatnej stopie podczas różnych podróży i wycieczek z funkcjonariuszem sowieckiej służby, który pełnił rolę wiceszefa tej służby. Jego nazwisko nawet cyrkuluje. To nie są żadne plotki ani wiedza zakulisowa. To są fakty potwierdzone przez miarodajne źródła. Druga osoba w państwie, która miałaby zastąpić tego prezydenta urzędującego, gdyby on nagle był niedysponowany, druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, to jest pani, która publicznie ługała na temat śledztwa, zabezpieczania śladów na miejscu zamachu smoleńskiego. Publicznie okłamywała państwa w żywe oczy. I to jest osoba, która miałaby być głową państwa z urzędu, z automatu, tak jak Grzegorz Schetyna został po zawirowaniu, tak, i ustąpieniu Komorowskiego właśnie z funkcji marszałka Sejmu na czas kampanii wyborczej w zeszłym roku, został Schetyna głową państwa, prawda? No to też długo by o tym mówić, jaki to jest śmiech na sali, że człowiek, którego biografia, mówię teraz o Grzegorzu Schetynie, którego biografia od tych 30 lat, od stanu wojennego co najmniej, ta biografia jest, nazwijmy to, kontrolowana przez sowieckie, PRL-owskie służby
ta kariera polityczna zakwita w latach 80. pod czujnym okiem tych sowieckich służb. Premier urzędujący Donald Tusk to jest człowiek, o którym można było czytać w jednym z materiałów tygodnika Newsweek. Odsyłam, gdyby ktoś szukał konkretnie. Tam taki był artykuł o tym, jak wschodnioniemiecka bezpieka Stasi interesowała się środowiskiem gdańskich liberałów w latach 80. No i taki to w sumie był mało ciekawy artykuł, bo bez puenty, bo była mowa o tym, że się interesowała, ale nie wiadomo, co z tego wynika. No więc wiadomo skądinąd, że służby nie przejawiają takich zainteresowań, jeśli nic z tego nie wynika. No i teraz w tym kontekście również nie plotki, tylko informacje, które się pojawiły o gorącej linii między głową sąsiedniego z kolei od zachodu państwa niemieckiego, tak, kontakty, telefony od pani Merkel do Donalda Tuska, no to napawa obawą. Nie ma państwa polskiego. Może ktoś z państwa zechce polemizować z tą tezą. Ja taką tezę stawiam. Twierdzę, że 10 kwietnia 2010 roku nie był momentem, w którym się to stało, tylko był momentem, w którym to wyszło na jaw. Ostatecznie wyszło na jaw, że państwo polskie najwyraźniej nie istnieje, skoro można pozbawić je głowy, która notabene sama, jakby to powiedzieć, ustąpiła z ważnych, może najważniejszych swoich funkcji, prerogatyw, podpisując traktat znoszący niepodległość państwa polskiego, ten traktat lizboński sprzed paru lat. No tym niemniej, przynajmniej w sferze werbalnej, tamten prezydent jeszcze się trzymał polskiej niepodległości, jeszcze nie ogłaszał, że ona jest niepotrzebna. A teraz minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, proszę państwa, trzeba sobie zdawać sprawę z wagi tych zdarzeń. Minister Rzeczypospolitej, który jako minister spraw zagranicznych ma reprezentować polską rację stanu wobec zewnętrznych czynników, jedzie do sąsiedniej stolicy i tam wzywa naszego sąsiada, Niemcy, do wzięcia odpowiedzialności za co? Za finanse. No, to właśnie jest władza. Finanse. Kto decyduje o tym, na co wydajemy pieniądze i ile nam ich zabrać, żeby potem można je było wydać, ten ma władzę. Minister spraw zagranicznych ogłosił program abdykacji suwerenności w tej sprawie. No więc czego trzeba więcej? Urzędujący od 2 lat ambasador państwa niemieckiego w Warszawie jest z kolei byłym szefem jednej z niemieckich tajnych służb. Moim zdaniem znamionuje to przejście na ręczne sterowanie w prowadzeniu spraw polskich przez tego naszego sąsiada. Na ręczne, zupełnie ręczne sterowanie. Nie ma się co dziwić. Skoro jest w Warszawie, skoro jest w Polsce próżnia polityczna, to w tę próżnię polityczną wszystko może wleść. Tak? Każdy może wejść w szkodę, jeżeli nie ma stróża czy parobka, który by pilnował ogrodzenia, no to każdy wlezie. Rok mija, jak pojechał rząd polski z Warszawy, zapakowali się wszyscy w samolot i pojechali do państwa Izrael. Po to, żeby dwa rządy odbyły wspólne posiedzenie. Rząd państwa Izrael i rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólne posiedzenie. Rzecz doniosła i państwo, znowu docencie wagę tej sprawy, takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. Nie mają miejsca takie rzeczy, po prostu się, jakby to powiedzieć, wcześniej nikt tego nie wymyślił, tego się nie praktykuje. No więc skoro to jest takie nadzwyczajne zdarzenie, bo jest, no to dobrze byłoby wiedzieć, o czym oni tam obradowali, tak? Nad czym tam radzili. A nie wiemy tego, dlatego że z kolei nie ma w Polsce takiego telewizora, takiego radia,
niepoprawnego, nie ma takich dziennikarzy, którzy by, owszem, może tam niektórzy pytali o to, nie obrażajmy wszystkich hurtem, ale najwyraźniej ich siła, tak, siła, możliwość egzekwowania odpowiedzi na takie pytania najwyraźniej jest zerowa, ponieważ do tej pory odpowiedzi nie ma. My nie wiemy, o czym oni tam rozmawiali. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeśli państwo czekacie na ogłoszenie faktu nieistnienia państwa polskiego na pierwszej stronie jakiejś gazety, dużą czcionką, rozstrzelonym drukiem, to się nie doczekacie. W wieku XVIII nie ma w bibliotekach gazet sprzed 200 kilkudziesięciu lat, które by donosiły o postępach w przygotowywaniu kolejnego rozbioru. O tym nie pisano w gazetach. Nie pisano w gazetach. Więc jeśli ktoś mówi sobie, to wszystko nie może być prawdą, to się naprawdę nie dzieje, no bo gdyby się coś takiego działo, to by przecież chyba mówili o tym wieczorem w telewizji. No to jest błędne rozumowanie. Nie będzie o tym mowy w telewizji, a nawet kiedy się to już ostatecznie, tak, ten grób zatrzaśnie, ta trumna zostanie zabita młotkiem, tak, że aż będzie huczało, też nie będzie z tego transmisji na żywo w telewizorze. W związku z tym moja sugestia taka, wyciągajcie państwo wnioski z tego, co widzicie i słyszycie. Nie czekajcie na to, aż wyciągnie wam ktoś inny te wnioski. Tak? No bo z wyciąganiem wniosków to jest tak, jak właśnie z rolą generała Błasika w zamachu smoleńskim, prawda? Tak jest z wyciąganiem wniosków. Mieliście państwo przez szereg, chyba nie przesadzam, szereg tygodni ta sprawa była grzana przez media, i to nie tylko w naszym post-PRL-u, także w świecie. To było wręcz robione na użytek świata, po to, żeby w gazetach, nie wiem, czy tu w Irlandii akurat był jakiś nagłówek, że pijany generał, okazuje się, wreszcie już wiemy, jaka prawda była, że pijany generał spowodował tę przykrą katastrofę, no ale wiadomo, Polacy, jacy oni są, prawda, nadużywają chętnie, bałaganiarze, latać nie umieją, jak latają nawet, to się nie dogadają, bo nie umieją obcych języków, prawda, więc się tam pewno nie dogadali w tym Smoleńsku. Nie wiem, czy w Irlandii takie rzeczy pisali, ale pisali w 100 różnych innych krajach, prawda, więc było to grzane i teraz nagle okazuje się, że ups, że to, co sednem było tej manipulacji, no to jakoś tak przestał się trzymać kupy, bo w ogóle nie wiadomo, czy pan generał świętej pamięci był, czy nie był. No upierają się, że był, ale upierają się na jakiej podstawie? No na takiej, że ruski komunikat taki był, że tam był pan generał, że go znaleźli w sektorze. No dobrze, słynne to takie też słowo, nagle wszyscy dziennikarze podchwytują, że był w sektorze numer 1, tak? Czy gdzie tam? No ale czy ktoś widział jakiś plan, szkic sytuacyjny z tymi sektorami, gdzie by było właściwie to tylko 100 osób? Rzecz zrozumiała, że chyba jeśli tak starannie tam to zaznaczano, gdzie kto znaleziony, to powinien być jakiś tutaj szkic, rysunek. No ale ten rysunek kto by robił? Kto miałby go do kraju przyjść? No pani Kopacz, która powiedziała, że tam przekopano, prawda, ziemię na głębokość metra i że się ją przesiewa i że nic nie zostanie uronione. Nie czekajcie państwo na to, aż wam to wszystko ogłoszą z jakiejś trybuny, aż wam to napiszą w gazecie, bo nie napiszą, bo będą przez 50 i 150 lat, będą jeszcze zakłamywać tę sprawę na 15 różnych sposobów, a wy ufajcie własnym zmysłom, ufajcie własnemu zdrowemu rozsądkowi. Nie dziwcie się temu, że w telewizorze kłamią, no po to się wydaje pieniądze na te telewizory, żeby tam kłamali. To jest główna funkcja tych urządzeń, więc nie należy oczekiwać stamtąd informacji, trzeba ufać własnym zmysłom. A propos ufania własnym zmysłom, to tak zobaczyłem tutaj, że ośmielił się pan dokonać zamachu na ikonę po prostu brązowników Lubis, czyli pana Geremka, za taki czyn, jaki pan tutaj dokonał. No, niemiłosiernie dziennikarze, i to nie tylko dziennikarze, zlugali pana Pospieszalskiego. No nawet mój stryj przepraszał.
Mój stryj, który jest lojalnym prezesem reżimowego telewizora, więc nawet on przepraszał za to. Kogo przepraszał? Przepraszał fundację, tak? Imienia nieboszczyka Geremka. Niech mu ziemia lekko będzie. No rzeczywiście, tak. Okazało się, że to jest bluźnierstwo przytoczyć dokument, przytoczyć jakieś fakty z biografii Bronisława Geremka. Taki wielki człowiek, proszę Państwa, taki wielki człowiek, a nie ma do tej pory spisanej biografii. Taki niezwykły, taki skarb, jak pani Madeleine Albright to powiedziała, że Bronisław Geremek to skarb prawdziwy. I nie ma do tej pory książki, która nosiłaby tytuł Bronisław Geremek, biografia, albo przynajmniej przyczynek do biografii. Nie ma. Nie ma takiej książki. To właśnie jest ten syndrom post-PRL-owski, post-sowiecki, że rządzą nami i decydują, o życiu i śmierci decydują, a w każdym razie o samopoczuciu kondycji materialnej naszej decydują ludzie bez biografii. Bez biografii, nie mają spisanych biografii. We wszystkich krajach, jakby to powiedzieć, no nie tak ze szczętem jeszcze odartych z godności i z wolności, no to jednak dla przyzwoitości jakieś tam, nawet tym tam Clintonom czy Bushom, piszą biografię za życia, nie czekają, aż zginą w jakimś wypadku. Piszą za życia i to taki prezydent może mieć 15 albo i 115 różnych książek, zanim skończy kadencję, prawda, na swój temat. A tutaj urzędują, latami właśnie są skarbami narodowymi, urządzają, kto, bo może nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy kojarzą. Niektórzy, chwała Bogu, młodsi może się nie napatrzyli tak na Bronisława Geremka w telewizorze, ale to był człowiek, który za naszych czasów rządził polską dyplomacją. Decydował o posunięciach kadrowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i żeby tylko o tym decydował. Decydował także o wielu innych rzeczach. I on nie ma do tej pory spisanej biografii. On ma tylko takie książeczki na swój temat, takie laurki, takie hagiografie, no że właśnie, że skarb. No bo rzeczywiście, jakby się za tę biografię zabrać, to ona by głupio wyglądała, bo przecież to naprawdę głupio dla każdego w miarę obeznanego ze swoją historią Polaka, to jest taki głupio zastanawiający fakt, że Bronisław Geremek był stypendystą w Nowym Jorku w pierwszej połowie lat 50. Pierwszej połowie lat 50., tak? No, nie chciałbym Państwa tutaj epatować, ale w pierwszej połowie lat 50. wszyscy dorośli mężczyźni w mojej akurat rodzinie siedzieli w więzieniu. Bronisław Geremek był wtedy na stypendium w Nowym Jorku, czyli trzeba powiedzieć, no to znaczy jakiś nadzwyczajny człowiek. No to tym bardziej warto, żebyśmy tak lepiej go poznali. Na przełomie lat 50. i 60. jako aparatczyk partyjny, jako pierwszy sekretarz komórki partyjnej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk został przez władzę ludową wydelegowany do Paryża, żeby tam na placówce kulturalnej, dyplomatycznej, PRL-owskiej robił nie wiadomo co, tak? Niektórzy mówią, że był od kontaktów z komunistycznymi partiami w Europie Zachodniej i że to jego, że to on był tym mitycznym, legendarnym il profesore, który miał jakieś kontakty z lewakami, przyszłymi terrorystami we Włoszech w tamtych latach. Ale to są być może plotki, może to właśnie są jakieś zupełnie rzeczy niesłuszne i niesprawdzone, no ale to na miłość boską warto by je sprawdzić. Warto byłoby, żeby taka, no wydałbym 5 groszy, żeby taką książkę kupić. Nie ma takiej książki. No i zaiste musiał to być ktoś nadzwyczajny, skoro w tym samym 80. roku jest po raz nie wiem który na stypendium w Waszyngtonie, na stypendium, na którym także na przykład generał Równy, amerykański negocjator w stosunkach, w negocjacjach rozbrojeniowych z Sowietami,
on też był na tym stypendium tam, spotkał w tym samym gabineciku, spotkał wtedy Bronisława Geremka i mówi, a tam w Polsce, wiesz, jakieś ciekawe rzeczy zachodzą, czy ty tym nie interesujesz się, Bronisław? A Bronisław na to cytuje relacje generała Równego. Bronisław mówi, ja zajmuję się tutaj historią, jestem na stypendium, zajmuję się marginesem społecznym w średniowiecznej Europie. I tu właśnie studiuję te rzeczy. I jakiś czas później, zapewne natychmiast po tym, kiedy Bronisław Geremek generałowi Równemu mówi, że właśnie tamte sprawy tak niespecjalnie go interesują, Bronisław Geremek jest człowiekiem, dla którego władza ludowa w Warszawie podstawia samolot na lotnisko Okęcie. Podstawia samolot nie dla jednego Geremka. Tam jest też Tadeusz Mazowiecki i tuzin innych mądrych głów, których władza ludowa potrzebuje jak najszybciej, które te głowy potrzebuje jak najszybciej wyekspediować do Gdańska po to, żeby tam zostali doradcami tego, co jeszcze nie jest Solidarnością. Jeszcze nie ma żadnej Solidarności, jest po prostu strajk. Więc żeby wyperswadowali nierozsądnym robotnikom ich niemożliwe do spełnienia postulaty, tak? Nie ma komunikacji z Gdańskiem, nie ma połączeń telefonicznych z Gdańskiem. A oni lecą samolotem, który podstawia, no kto? No Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PRL-u podstawia ten samolot i żeby jak najszybciej tam polecieli, żeby jak najszybciej na tych nierozsądnych robotników wpłynęli. No więc taka to jest ciekawa postać, taki to jest świecki święty. Pytania o biografię którego są bluźnierstwem i kończą się, jakby to powiedzieć, no właśnie taką energiczną kampanią dyscyplinującą na łamach między innymi gazety emitowanej przez Gwiazdę Śmierci z Warszawy, no ale tym specjalnie się nie przejmujemy. Taka fatwa. To była darmowa reklama w istocie, tak. To była darmowa reklama. Bardzo, bardzo w gruncie rzeczy winienem jestem dużą wdzięczność Gwieździe Śmierci i może jeszcze raz przypuszczę, bo już tak było w poprzednich wypadkach, tak? Nawet zaczynam myśleć, że może mam tam jakichś zakonspirowanych fanów. No ja bym się nie zdziwił, bo pamiętam, że bardzo tak dość żarliwie na temat pierwszej części towarzysza generała wypowiadała się lato pana Mazowieckiego, tak? Tak to Mazowiecki. A no właśnie, tak, pan. Wtedy zarzucił panu taką pisowską propagandę, tak? Podsumował to jako pisowska propaganda, coś tam dodałem. To akurat kulą w płot, dlatego że no ja nie jestem członkiem żadnej partii, a nie powiem, że zwłaszcza tej partii nie byłbym członkiem, bo są różne inne gorsze, ale jestem bezpartyjnym malkontentem, gawędziarzem i to nie uzgadniam z żadnym biurem politycznym żadnej partii tego, jakie filmy robię. Te filmy akurat o towarzyszu generale, Państwo zauważyliście, jestem ich zaledwie współautorem wraz z kolegą Robertem Kaczmarkiem, producentem, który był inicjatorem tych przedsięwzięć, a film Towarzysz Generał 2, który Państwo tutaj cierpliwie obejrzeliście, jest przełomowy w jednym aspekcie, dla nas bardzo istotnym. Mianowicie nie powstał za pieniądze reżimowego telewizora. Powstał za pieniądze domu wydawniczego Rafael z Krakowa. Rafael te płytki wydał i sfinansował produkcję tego filmu. I to jest rzecz ważna, brzemienna w taki skutek, między innymi, że ten film jest wolny, nie może być zaaresztowany, tak jak został zaaresztowany w telewizorze przy Woronicza, ten pierwszy towarzysz generał, który opowiada o całości biografii politycznej Wojciecha Jaruzelskiego. Grzegorze, mam pytanie odnośnie, bo tak, może to jest taki mojej idee fix, ale cały czas widzę tutaj analogię po prostu między tym, co się działo wtedy, a tym, co się dzieje teraz. Na przykład kwestia prowokacji, że władza ówczesna często po prostu dokonywała prowokacji po to, żeby pokazać, że to strona krytykująca władzę jest tym, który rozpętuje te wszystkie konflikty. Ja teraz mam w pamięci te wszystkie te zajścia na Marszu Niepodległości. Jak dzisiaj, wszystko jak dzisiaj, tak. Te wszystkie jakieś takie, no, nagonkę na kibiców i inne rzeczy. W
Wtedy doprowadziło to do stanu wojennego. Czego możemy się spodziewać teraz? No. Pan powiedział, że w gazetach tego nie będzie. No. Coś na pewno... Że... Jest nieustannie przez władze przygotowywany kryzys kontrolowany. Kryzys kontrolowany. To znaczy oni sobie, i tu analogie są ścisłe i to właśnie najtrafniejsze możliwe spostrzeżenie. Tak, atmosfera miesięcy poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego. Ja oczywiście nie chcę, żebyście Państwo mnie brali za histeryka, który wpada w panikę na skutek jakichś zgoła nieznaczących symptomów, które są marginalne i o niczym nie decydują. No ale tak, oni sobie nas badają, oni sobie nas testują, sprawdzają. Tak jak sprawdzali odporność społeczeństwa przed wprowadzeniem stanu wojennego, na przykład ostatecznie ten szturm z szkoły pożarniczej miał, jak sądzę, testować przyzwolenie społeczne, tak? Czy rozmiar reakcji, tak jak w marcu 1981 roku po Bydgoszczy była totalna mobilizacja i władza w związku z tym na stan wojenny nie poszła, tak jesienią szturm szkoły pożarniczej na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego właśnie pokazał władzy, że już można. 11 listopada to były jakieś manewry, to było jakieś testowanie. To było testowanie uczestników bezpośrednich tych zdarzeń oraz testowanie ogółu społeczeństwa, podatności ogółu na kłamstwo w telewizorze, na manipulacje. No, trzeba wspomnieć o tych urządzeniach rozmieszczonych w centralnych punktach miasta stołecznego Warszawy, o tych megafonach mających służyć do nie wiadomo czego. Tak? Dużo jest w Polsce takich rzeczy, że nie wiadomo co mówili, nie wiadomo o czym obradowali, nie wiadomo do czego to ma służyć, nie wiadomo po co. No więc rozwieszają takie megafony i piszą w sieci mądrzy ludzie, że to ma służyć do emisji dźwięków, których słuchanie powoduje, że bębenki w uszach pękają i że to jest nie mniej, nie więcej do rozpraszania demonstracji ulicznych. No tak piszą, a władza ludowa nic na ten temat nie mówi. No to co na ten temat myśleć? Nie mówią też, po co to jest. Kryzys kontrolowany musi być przeprowadzony, dlatego że nie ma pieniędzy w kasie. Dlatego że bankructwo systemu na skalę całego eurokołchozu już tak bardzo, tak dalece na jaw wyszło. Bankructwo systemu w Polsce jest faktem tak niezbitym. Jest tak oczywiste, że wyłącznie kreatywna księgowość uprawiana przez ministra aktualnego Rostowskiego pozwala propagandowo owinąć to w bawełnę, tak? Ale pieniędzy nie ma. Pieniędzy nie ma i nie będzie więcej. W związku z tym władza ludowa, ponieważ nie chce być porwana przez bieg wydarzeń, które ruszą mocniej do przodu, kiedy ludzie dowiedzą się, że właśnie pieniędzy w kasie nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. W związku z tym władza woli to odpalić tę petardę wcześniej. Woli sama przeprowadzić kontrolowaną eksplozję społeczną, niż czekać na to, że coś tam spontanicznie się potoczy. No niewątpliwie, ja mówię władza, a przecież tam też trwa walka. Trwa walka buldogów już nawet nie pod dywanem, tylko te buldogi już tam się szarpią publicznie. Już jeden generał Czempiński został zaaresztowany i był narażony na taką niedogodność, że musiał sięgnąć do kieszeni po 1 000 000 złotych kaucji, prawda? Już różni politycy są postponowani po gazetach, już aresztowani byli jacyś rzekomo za korupcję funkcjonariusze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i to mówią, że to wycinanie ludzi z Chetyny. Ja to tak nie jestem pewien, czy to wycinanie ludzi z Chetyny, czy też ludzie z Chetyny z nim samym na czele wycofują się na jakieś z góry upatrzone pozycje po to, żeby jak to wszystko walnie, to żeby nie było na nich. Tak sobie patrzę na skład tego rządu i widzę, że skoro została ministrem pani Mucha, to znaczy, że jakby to powiedzieć, poważniejsi bandyci już się na ten fotel nie pchali.
Tak? Czyli, że być może rząd polski to już jest tak upadła firma, już tak dalece nie ma tam co ukraść, że poważni ludzie już się w to nie angażują. Być może. Ostatnio usłyszałem, że pani Mucha jako minister sportu stanęła na czele Komitetu Bezpieczeństwa Euro 2012. No to pomyślałem sobie, to być może ktoś planuje jakieś bardzo niebezpieczne rzeczy na Euro 2012. Być może właśnie, i tutaj puszczę wodze fantazji, może Euro 2012 to jest świetna okazja, żeby w spektakularny sposób zamanifestowała się indolencja i impotencja państwa polskiego. Być może ma się zdarzyć coś niebezpiecznego po to, żeby po pierwsze Polaków ostatecznie zniechęcić do państwa polskiego, bo niestety większość Polaków popełnia tę pomyłkę i bierze tę bandę zdrajców, sprzedawczyków i złodziei i bandytów za państwo polskie. Tak? Większość Polaków tego nie rozróżnia i zniechęca się do Polski i do orła w koronie w ogóle, prawda? A nie szczególnie. Więc po pierwsze wobec samych Polaków dobra okazja, żeby zamanifestować, że to się już do niczego nie nadaje. A zatem jak wtedy jakiś raś czy inny ruch rozsądnie zaproponuje, żeby jednak nasze pieniądze były bardziej szanowane i one bardziej nam się opłaci, jeśli zostaną przekierowane do budżetu innego państwa, no to wtedy przynajmniej jakaś porządna policja nas będzie pilnowała. No, tego typu retoryka może się pojawić. Może Gwiazda Śmierci wtedy rozpocznie taką kampanię, jak to kosztowna jest i niepotrzebnie rozbudowana biurokracja w Polsce, prawda? I to będzie takie hasło do już ostatecznego demontażu, ale równocześnie na zewnątrz, międzynarodowo to miałoby rezonans równie wspaniały jak właśnie rzekome pijaństwo generała Błasika świętej pamięci, gdyby też tak na przykład ciemni polscy kibole, faszyści, bo hydra faszyzmu równocześnie podnosi głowę, prawda? I to już wszyscy mądrzy i kulturalni ludzie wiedzą, że ona podnosi głowę, więc jak teraz zdarzy się jakiś eksces, incydent, jak kibole w jakichś na przykład białych kominiarkach znanych nam z 11 listopada z Placu Konstytucji w Warszawie, jak oni na przykład poturbują jakichś, może nawet nie niemieckich tam antynazistów, tylko może jakichś Bogu Ducha winnych Portugalczyków, powiedzmy, czy kto tam będzie brał udział w tych igrzyskach sportowych, no to wtedy na cały świat będzie można rozstrąbić, jak Polacy, jak dalece sobie nie radzą, prawda? A to bardzo pasuje do znanej nam właśnie z czasów, o których opowiada wspomniany film New Poland, tej wiecznie stosowanej wobec nas retoryki, że Polacy są nieodpowiedzialni, a więc muszą być pod kuratelą. Muszą być przez kogoś jednak za rękę prowadzeni, najlepiej jeśli ta ręka jest w kajdankach, prawda? To, bo sami są nie tylko groźni dla świata, ale nawet dla siebie. Czyli z litości trzeba się nad tymi Polakami pochylić i ubezwłasnowolnić. Tak? Czyli snuję, to jest hipoteza, fantazjuję w tej chwili, to jest political fiction. Ale myślę sobie, że jakbym ja był bardzo złym jakimś tutaj Sauronem, który z tym stołem sztabowym planuje to ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej, to bym nie pogardził taką okazją. To bym taką, a nuż któryś z tych stadionów, co to Niemcy je budują, może tam za dużo piasku jednak nasypali, może za dużo cementu ukradli, może coś tam się zawali na przykład. Może, nie daj Boże, tak? I wtedy Komitet Bezpieczeństwa na czele z panią Muchą może wykazać swoją, jakby to powiedzieć, no, swoje możliwości zaprezentować. I wtedy proszę zobaczyć, jak znalazł będzie po tej jakiejś ogólnej rozwałce i przetasowaniu, jak znalazł będzie Grzegorz Schetyna, niczym Gomułka w 56 roku, tak? Skrzywdzony przez Bieruta, tutaj Schetyna przeczołgany przez Tuska i tak właśnie wyjdzie znowu kolejny fałszywy Joker z tej talii, wyjdzie na wierzch po to, żeby wiele się zmieniło, a żeby wszystko zostało po staremu.
Przy czym scenariusz rozbiorowy jest już tak zaawansowany w Polsce, że to nie będzie niestety tak, bo niektórzy to sobie tak myślą, że niech już to tak będzie, moja chata z kraja, ja jakąś robotę mam tutaj, to nie zajdzie aż tak daleko. A to, że oni tam się kotują w Warszawie, no to, to widocznie tak musi być. Otóż zła wiadomość jest taka, że pieniędzy już nie ma tak dalece, że to się tak nie da tego kontynuować, że po prostu Polska nie przeżyje następnej kadencji pod takimi rządami, nie przeżyje. A zatem będzie musiała być litościwie dobita, tak? I czy ona będzie litościwie dobita jednym z narzędzi destrukcji, czy to będzie Euroregion Prusy Wschodnie, tak, tam z Kaliningradem, czy to będzie właśnie Raś, który jeszcze większą pulę zgarnie na Górnym Śląsku, a już jest tam u władzy po wyborach samorządowych, tak, już jest, ma władzę realną, ma uczestniczy we władzy realnej w regionie. Czy to będzie właśnie jakiś inny pomysł? Można przecież też na wschodnich rubieżach uruchomić różne scenariusze. W każdym razie sprawy dojrzewają do kontrolowanego kryzysu. I ten kontrolowany kryzys zostanie przeprowadzony i oby nie krwawo, prawda? Oby się nikomu nic przy tym nie stało. Ale że pieniądze ostatnie będą chcieli wszystkim wam, czy waszym bliskim, którzy w kraju pozostali, zabrać, to jest rzecz pewna. To jest rzecz zupełnie pewna. Czy to, co pan teraz powiedział, to potwierdza się na przykład chociażby z lektury Fanoszy Pańca, który 4 tego miesiąca opisał pan, biurem pana Cielskiego, bodajże tak jego się nazywa, że Polska ma być włączona właśnie w ten taki północno-germański system niejako trzeźwości podatkowej, odpowiedzialności. To jest cały czas jeszcze używanie takich zawoalowanych, dość mętnych terminów. No, trochę mnie to tak zadziwia, że człowiek, który pisze o sprawach ekonomicznych, ścisłych, używa właśnie takich PR-owskich terminów. Oprócz tego tam wręcz jeszcze można w tym artykule, bo to była analiza, bodajże długa gra tego artykułu, longing, wręcz niektóre fragmenty były wręcz wycięte z przemówienia pana Sikorskiego. Jak w tym kontekście pan by umieścił jego to całe przemówienie? Jaki miał właściwie sens, jaki to miał cel? No oni się już pożegnali z Polską. Oni ci przecież bardzo inteligentni, kulturalni, skądinąd, mądrzy ludzie, oni po prostu nie wierzą w możliwość suwerennego rządzenia się przez Polaków i skoro nie wierzą w możliwość, to uważają w tej chwili każde napomknięcie o niepodległości ich niecierpliwi, irytuje ich, bo uważają, że to jest niemożliwa do zrealizowania mrzonka, a zatem, że szkodliwe jest wrzucanie tego tematu, tak? Że to już właśnie nie te czasy. No, a zatem oni wierzą w jakąś konieczność historyczną, w jakiś przymus dziejowy wierzą. Tak sobie ubzdurali, jak Marx i Hegel. Oni wierzą w to, że w dziejach tak czy siak coś być musi. Prawda? No więc, ponieważ tutaj krzyż wisi i jesteśmy przy kościele, więc naprawdę warto to sobie uświadomić, że dobra wiadomość jest dla nas, że nie ma żadnej konieczności historycznej, nie ma żadnego przymusu poza tym, że urodzimy się, umrzemy, Zbawiciel raz był na tym świecie i na pewno wróci, tak? To taka jest konieczność dziejowa, nie ma innych. Oni natomiast pewnie wierzą w to, a pewno tak się uwikłali. No bo właśnie jeżeli Stasi interesowała się środowiskiem gdańskich liberałów w latach 80., no to było dużo okazji od tamtej pory, żeby popaść w rozmaite uwikłania. I teraz trzeba się wypłacać, tak? Jak w Ojcu Chrzestnym. W dzień weselny różne są miłe prezenty, no ale potem nie wiadomo którego dnia ojciec chrzestny, czy tam Angela Merkel zadzwoni i czegoś będzie chcieć.
I wtedy już trudno, prawda? Jak się podpisało pakt, nie wiadomo, czy krwią z serdecznego palca, czy może to już są takie rzeczy. No wiemy, znamy to na przykładzie ministra Boniego, który, zauważmy, był w poprzedniej kadencji doradcą, a teraz jest już ministrem. Więc proszę sobie go przypomnieć, jak tam smarka przed kamerą i opowiada, jak to musiał. Jak to musiał, prawda? No bo, jakby to powiedzieć, miał żonę, ale chodził do innej pani. I bezpieka na to go tam zestresowała, go sfrustrowała taką perspektywą, że ta rzecz się wyda. No to on się z nimi umówił, no i tak się umówił, że wylądował na liście Macierewicza, co potem oczywiście dementował, zaprzeczał, no ale jak już, ponieważ sprawa jest udokumentowana, po prostu zachowały się papiery, no to jak już miał wejść w skład tego rządu, na początek właśnie o statusie nadzwyczajnego doradcy, a teraz już ministra, no to musiał rytualnie się zasmarkać przed kamerami i powiedzieć, że to właśnie jest w sumie jego dramat życiowy. Tak? Każdy kapuś, jak już się go przyprze do ściany, to on nas próbuje wtedy wziąć na taką litość, że to jest jego dramat życiowy. Jakoś, no więc wracam do tego przykładu ministra Boniego, żebyście Państwo sobie uświadomili, jakiego pokroju to są ludzie. Jakiego pokroju to są ludzie, którzy ster nawy państwowej dzierżą, tak? To są właśnie tacy ludzie. No to są właśnie, nie ma lepszych najwyraźniej w Polsce, żeby Polską zarządzali. No ale gdybym ja był byłym szefem niemieckiej bezpieki, wysłanym do tego, żeby tutaj właśnie rację stanu niemiecką, żeby jej pilnować w randze ambasadora w Warszawie, no to bym marzył o takiej sytuacji, żeby właśnie z takimi zasmarkanymi klientami mieć do czynienia, bo przecież oni w związku z tym nie mogą być. Bądźmy dla nich mili, bądźmy wyrozumiali, tak? Załóżmy przez moment, że oni może nawet czegoś jeszcze chcą i może nawet dobrze, tak? Ale oni nie mogą, oni nie są w stanie. Ludzie tak uwarunkowani biograficznie, jak ten skład, ta ekipa, oni nie są w stanie. Oni nie są w stanie. Ale jakie było pytanie właściwie, na które ja odpowiadam? No dobrze, pan pytałem o tutaj kontekst wypowiedzi pana Sikorskiego. No pan Sikorski, czytajcie państwo wywiad z nim, którego udzielił nieopatrznie już to było chyba po przełomie, w każdym razie Kultura Niezależna wychodziła już jawnie, a nie podziemnie, i on udzielił Kazimierzowi Orłosiowi takiego wywiadu, w którym opowiada o tej swojej tam epopei afgańskiej, bo jako student młody, zdolny, emigrant z Polski, z Wielkiej Brytanii, pojechał do Afganistanu, kiedy tam mujahedini walczyli z Sowietami. I on opowiada o tym, jak to po tym, jak wziął udział jako fotoreporter w różnych akcjach bojowych z tymi mujahedinami i mógł to obserwować z bliska, z narażeniem życia, że potem wracał przez pół Afganistanu, a może cały, na osiołku od wioski do wioski. I nikt go tam nie wydał, nikt mu nie zabrał tych filmów i tego aparatu mu nie stłukł fotograficznego. Na osiołku od wioski do wioski. Tak? Taka jest relacja ministra Sikorskiego. Też nikt w te sprawy nie wnikał, tak? No nie ma, on sam napisał jakąś książkę o tej swojej tam wyprawie do Afganistanu. Wszystkim dobrze życzę, ale jak dzisiaj znamy realia afgańskie, czy ktoś z Państwa liczyłby aż tak bardzo na szczęście, tak by kusił licho, żeby na osiołku od wioski do wioski? No, nie przypuszczam. Więc jakby to powiedzieć, insynuuję, że pan Radosław Sikorski
także i w tamtych czasach cieszył się nie tylko nadzwyczajną boską, ale także i ludzką opieką musiał się cieszyć. Musiał się cieszyć jakąś ludzką opieką, bo inaczej to jest wszystko nie do pomyślenia. I teraz pytanie, co to za ludzie, gdzie oni są, czy oni się cieszą dobrym zdrowiem? Być może to jest klucz do sylwetki politycznej i niesłychanych różnych wolt Radosława Sikorskiego. Być może tamten osiołek jest tym kluczem. Tak rozmawiano o tych akrobatach politycznych i tych ludziach z bardzo takim giętkim kręgosłupem. Moje pytanie takie odruchowe, czy w zasadzie wszyscy mężczyźni w Polsce, którzy byliby w stanie uchwycić ten ster, czy oni zostali rzeczywiście już wyrżnięci i wywieźli na Sybir, czy nie ma już facetów? Szczerze mówiąc, bardziej liczę na kobiety. Bardziej liczę na kobiety. Jak patrzę na wdowy smoleńskie, to jakby to powiedzieć, bardziej wpadają mi w oko kobiety. Mówię serio i z powagą. Ujawniły się takie charaktery, się ujawniły w toku tych wydarzeń, tych wystąpień publicznych, które miały miejsce na skutek tragedii i pojawiły się różne wspaniałe postaci, prawda? Kto słuchał tego wystąpienia w Parlamencie Europejskim, tego, co to tam występowała córka jednego z zamordowanych w Smoleńsku i przestrzegał ją, zwracał jej uwagę, żeby uważała były prezydent Litwy Landsbergis. No, Polaków nie brakuje i Polki też dają radę, I dlaczego to musi być akurat pani Kopacz jako ewentualna głowa państwa, skoro są jakieś prawdziwe Polki, nie bójmy się tego słowa, no to jest właśnie drwina i kpina i ruja i poróbstwo i mój Boże, żebyż to się zmieniło. Nie musi tak być, jak jest. Są pewne, czy inaczej, historia, jeśli coś pokazuje, to pokazuje, że zawsze plany planistów zostają zrewidowane i skompromitowane, że prowokacje zawsze przerastają prowokatorów. No właśnie cały ten sierpień 80 roku, jedna wielka prowokacja, i z tym samolotem, z Geremkiem i kolegami do Gdańska, i z tym Wałkiem, Bolkiem na czele strajku gdańskiego. Jedna wielka prowokacja. Minister Kowalczyk uspokaja Edwarda Gierka, towarzyszu, wszystko pod kontrolą, bo tam na czele strajku jest nasz człowiek. Ale jednak ten duch i ta dynamika zdarzeń, one przerosły prowokatorów, przerosły tę bezpiekę. I jednak Solidarność była czymś, czego oni, stała się czymś, czego oni bynajmniej nie planowali, nie pożądali, tego nie chcieli. Nie chcieli, żeby Polacy tak się obudzili, jak się obudzili wtedy. I dzisiaj, być może sytuacja, bo dokładnie jeszcze nie wiadomo, jak to się wyklaruje, sytuacja węgierska, oby to się stało tym dla eurokołchozu, czym Solidarność była dla Związku Sowieckiego. Tak? Jest niewątpliwe to, że niezależnie od tego, jakie tam knuli plany generałowie i marszałkowie, no to właśnie tak knuli, że ostatecznie im się nogi poplątały, no i Związek Sowiecki zdemontowali, prawda? Chociaż wiele wskazuje na to, że przeprowadzali pierestrojkę nie po to, żeby go zdemontować, tylko żeby go zachować i wzmocnić. A jednak go zdemontowali. No jednak Polacy przynajmniej się, jeśli się nie wybili na niepodległość jeszcze, no to się wybili na możliwość swobodnego deliberowania na ten temat, pisania na ten temat, komunikowania się na te tematy. To już coś jest. No więc być może ten wariant węgierski, chociaż też na pewno spekulują na tych wydarzeniach różne dusze z nie najlepszymi intencjami. To też się może różnie potoczyć, to też może być wykorzystane przez ciemną stronę mocy w różnych celach, ale ufajmy,
i tak się módlmy, żeby to właśnie przerosło ich rozumki i ich machinacje. No więc może. No i w tej sytuacji oczywiście jest żałosne i skandaliczne, że Polska nie przemawia do Węgrów jasnym, czystym głosem. No coś tam bąknął premier Tusk, ale czemu on bąknął? No pewno dlatego, że mu pokazali 5 minut wcześniej, że sondaże takie, że jednak tak przytłaczająca większość Polaków nie kupuje tej histerii antywęgierskiej, że zdecydował się pan premier podłączyć pod ten nastrój, prawda, i raczej na to zagrać. A może to jest polityka niemiecka? Może to jest polityka niemiecka? Nie, może po tej linii, może znowu był telefon jakiś w tej sprawie. No, tak czy inaczej Eurokołchoz pęka. Tak czy inaczej, cokolwiek to jest ta Unia Europejska, to na pewno nie jest to, czym, do czego nas zapraszali 10, już kilkanaście lat temu. Na pewno to jest coś całkiem innego. I oczywiście będą to chcieli wykorzystać zamordyści, będą chcieli Niemcy, jeśli to oni grają już na rozpad Unii Europejskiej, no to oni grają na ten rozpad po to, żeby wyjść ze skonsolidowaną już swoją strefą wpływów w Europie Środkowej. Duża polityka, my nic tutaj, czy nie za wiele mamy do zrobienia, poza tym, żeby właśnie nie dać się zrobić wody z mózgu, żeby rozumieć, że trwanie Kościoła katolickiego jest najważniejszą sprawą, utrzymanie wiary katolickiej, ponieważ to pocztą zwrotną nas cywilizuje, nam pozwala, pomaga nam nie tracić całkiem pionu, prawda? Więc paradoks jest taki, że jak my dbamy o Kościół, to on natychmiast promieniuje, oddaje nam, prawda, te inwestycje. Oczywiście to tak, może ktoś pomyśli, że to takie nieładnie interesowne takie myślenie o Kościele. Więc oczywiście o Kościele nie należy myśleć interesownie. W Kościół należy inwestować bez żadnego wyrachowania, bo to nie jest tak, że właśnie, że trzeba politykować z Kościołem i że jeśli to w naszych polskich politycznych rachubach, jeśli nam to pasuje, to wtedy my jesteśmy za Kościołem przy Kościele, a jak doraźnie widzimy, czy tracimy związek, przestajemy widzieć związek między sprawą utrzymania wiary świętej katolickiej, a sprawą polską, to się wtedy obrażamy na Kościół, prawda? To takie rzeczy są absolutnie zakazane, zabronione. Nie należy się obrażać na Kościół, co by nie było. Dbanie o nich jest zawsze najlepszą opcją cywilizacyjną, jest najlepszą inwestycją długoterminową. No i teraz pomyślcie Państwo o sobie, no, bo jeśli elity post-PRL-owskie, elity postokrągłostołowe, ci, którzy rządzą post-PRL-em, jeśli oni już w Polskę nie wierzą, no to trzeba sobie zadać pytanie, no a dlaczego w nią wierzyć? Dlaczego tej wiary nie tracić? Ja to tak sobie stawiam, ja tak na to patrzę, że jeżeli czego się człowiek dowiaduje właśnie od Kościoła katolickiego. Żadna inna cywilizacja tego tak jasno nie tłumaczy. Jeśli człowiek dowiaduje się, że bez względu na to, kim jest, ma wobec niego jakieś plany, sam Stwórca, tak? Że mówiąc krótko, każdy człowiek coś jest wart i że żaden człowiek się nie rodzi bez powodu, przypadkowo. Każdy człowiek coś tutaj ma do zrobienia i każdy człowiek jest ważny. No więc skoro tak jest, tak wierzymy, tak rozumiemy, bo to zresztą logiczne, prawda? No, jak już to logiczne. No więc na miłość boską, jeżeli dopuścił Stwórca do tego, żeby 1000 lat temu, no jednak 1000 lat temu, tak, żeby się zawiązała taka sprawa polska, 1000 lat, no to on, Stwórca, nie igra z człowiekiem.
nie wodzi go tak na pokuszenie, nie robi nam, nie puszcza nam jakichś fałszywych tropów, żebyśmy za nimi podążali. To znaczy, że jest jakiś plan, tak? Po coś to jest. Po coś, nawet jeśli dzisiaj przez moment tracimy orientację, po co to jest, tracimy rozeznanie, przez moment nie rozumiemy właściwie po co i dlaczego i czemu się trzymać tej polskiej sprawy, no to właśnie tak na to spójrzmy, że skoro to ma 1000 lat, to nawet jeśli my przez moment ten trop zgubiliśmy, to być może za lat parę czy parę dziesiąt ktoś, kto teraz dorasta, jakoś ten trop lepiej rozezna, ale nie wolno dzisiaj z dnia na dzień powiedzieć, to już kończymy, tak? To już nieważne, koniec. A tak mówią, tak ogłaszają, koniec, że to już nieporozumienie, to już anachronizm, to było kiedyś ważne, kiedyś to było coś warte, a teraz już nie, no nie, 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 jeżeli to trwało, przetrwało, mimo że Polacy są takimi dziećmi Kościoła, często, no, może nie niewiernymi, ale jakby to powiedzieć, no, niespecjalnie skrupulatnymi, no ale jednak temu Kościołowi bywali podporą, no to byłoby tak jak człowiek może zmarnować talenty, prawda? Co pięknie jest to powiedziane w strasznej przypowieści o talentach i strasznej, bo jest tam mowa o tym, jak będziemy rozliczani z tego, cośmy ze sobą zrobili, cośmy zrobili ze swoim życiem. No to myślę, że narody też mają jakieś misje, też mają jakieś swoje talenta, które albo zmarnują, albo nie. Albo zmarnują, albo nie. No więc żeby się, jakżeż można powiedzieć, że tych 1000 lat jest właśnie jakimś zamkniętym rozdziałem i że do tego wracać nie należy, bo teraz mamy właśnie wedle porządków. Tak sobie myślę. Są ludzie, którzy chcieliby nam wmówić właśnie, że 1000 lat to jakaś pomyłka, nieporozumienie z tego, co pan mówi, można wnioskować. W tej chwili przychodzi taki moment, że muszę powiedzieć pytanie o publiczność. Pytanie. Ludzie, pytajcie. Proszę, ja nazywam się Pani Kostka i chciałabym podsumować, jeśli mogę, tylko pańskie wypowiedzi. Przede wszystkim uważam, że cała ta wypowiedź była bardzo kasandryczna, bardzo pesymistyczna. Powiedział Pan o sobie, że jest Pan malkontentem, ale no właśnie ten marazm nie za bardzo odpowiadał. Na pewno się nie zgadzam z tym, że z tym zdaniem, które Pan powiedział, że Polska nie istnieje. Powiedziałem, państwo polskie nie istnieje. Państwo polskie nie istnieje, tak, duża różnica. Z tym się trudno nie zgodzić. Też nie wierzę w teorie spiskowe, bo Pan powiedział, tutaj zdanie, że 10 kwietnia 2010 roku to zamach. Tak. Smański. Ale jaka jest moja prośba? Tak. Czy byłby Pan w stanie wymienić 3 rzeczy, z których Pan jest dumny, jeśli chodzi o Polskę? Och, mogę 303 rzeczy. Tak? Mogę wymienić 303 rzeczy. Duże 3. 303. 303 rzeczy mogę wymienić. Proszę Pana. To jest taki piękny kraj. Klimat tak bardzo mi odpowiada. Jechałem wczoraj przez Wielkopolskę. Troszkę to jest dziwne, troszkę jeży się włos na głowie, bo pola zielone. A tu styczeń się jeszcze nie skończył. Pola zielone. Jakiś dziwny rok się zaczyna. Rzeczywiście, tak jak w ogniem i mieczem Sienkiewicza. Zaczyna się to od opisu anomalii klimatycznych. Tak? Ja prosiłam pozytywnie. Taki piękny kraj, proszę Pana, taki piękny kraj i co, jednak jeszcze całkiem Polakom jeszcze nie wytrzebili poczucia wolności, nie wytrzebili i Polacy tyle świetnych rzeczy robią, jak tylko im troszkę odpuścić.
jak troszkę im zdjąć te kajdanki na 5 minut, to zaraz coś psocą, natychmiast robią jakąś szkołę, jakieś przedszkole, natychmiast rozglądają się jak oszalani.